Szczęść Boże, coś wam powiem. Szczerze, to w sumie nie wiem, co powiedzieć, bo Ewangelista każe nam się trochę rozdwoić. Wpierw przytacza mowę Jezusa o nadchodzącej śmierci, a chwilę później mówi o finansowaniu świątyni. Pierwszy temat dotyczy każdego, kto próbuje zrozumieć choć trochę cel i misję zbawczą Jezusa. Jego wcielenie, nauczanie, męka, śmierć i zmartwychwstanie będą niezrozumiałe dla ludzi, których to nie interesuje. Ale temat pieniędzy jest bardzo interesujący, zwłaszcza tych, którzy za bardzo nie korzystają z dobrodziejstw Kościoła. Na co oni wydają i gdzie lokują te zebrane pieniądze? Czy tym będziemy się zajmować? Nie, bo to nie jest temat na kazanie. Pada konkretne pytanie, czy wasz nauczyciel nie płaci 2 drachmy? Owszem, ale dlaczego? Bo jest Synem Bożym. Wydaje się być konkretne i rzeczowe takie zrozumienie dla nas. Jednak dla współczesnych było to zwykłe bluźnierstwo. Dlatego Jezus nie chce jeszcze zaogniać tego, co ma dopiero nadejść. Mówi, że nie chce siać zgorszenia. To by dopiero było Bóg, który gorszy człowieka. Gdyby w tamtym czasie była prasa i internet, byłaby sensacja. Celem dialogu Jezusa z Piotrem jest jednak coś innego. Jezus pokazuje, że szanuje porządek i ustrój tego świata. Choć jest ponad wszystkim, nie prowokuje do buntu. Chcąc to zrozumieć, musimy pamiętać, jakie znaczenie miała świątynia dla narodu wybranego. Nie była to tylko zwykła budowla, ale miejsce najwyższej obecności chwały Boga. Tyle, że Jezus, zapowiadając swoją śmierć, kieruje naszą uwagę na nowe miejsce obecności chwały Boga, na Niego samego. W świątyni składano ofiary pieniężne i ze zwierząt. Jezus składa ofiarę z samego siebie. Płacono ten podatek, bo taki był przepis. Tylko Bóg nie jest jakimś przełożonym, który patrzy na nas jak na poddanych. On widzi nas jako swoje dzieci, które w relacje z Nim wchodzą w wolności, a nie z przymusu. Ewangelista podkreśla, że Jezus wraz z uczniami przebywali razem w Galilei. Owo razem jest bardzo istotne, bo wskazuje na bliskość Jezusa. Ta bliskość sprawia, że wszystko, co dotyczy Jezusa, prowadzi nas do dalszych kroków. Wszystkie wydarzenia związane z ukrzyżowaniem dają nam nowe życie. Jak powiedział święty Ignacy Antiocheński, pasja Chrystusa jest naszym zmartwychwstaniem. Życie wewnętrzne powinno skupiać się na Chrystusie, na Jego miłości do nas, na Jego oddaniu się aż po śmierć za nas, na Jego ciągłym szukaniu naszych serc. A my często, mówiąc o swojej duchowości, próbujemy pokazać innym, jacy to jesteśmy wspaniali i ile rzeczy zrobiliśmy, na jakich rekolekcjach czy spotkaniach byliśmy. Nieważne jest, co, gdzie i kiedy zrobiliśmy, ale czy znaleźliśmy w tym konkretny dar? Jeśli nie ma w człowieku takiego szczerego spojrzenia na Jezusa, jeśli nie dostrzega się w nim całej miłości Boga, to znaczy, że człowiek jeszcze nie pojął Ewangelii. Nasz Pan i Mistrz wprowadza w nas pewne zmiany stopniowo. Doskonale zdaje sobie sprawę, że cierpliwość wobec ludzi jest najwyższym aktem miłosierdzia. Kroczenie za Jezusem nie zwalnia od obowiązków, jakie zaciągamy wobec innych, indywidualnie i społecznie. Wiara to odnajdywanie się w rękach opiekuńczych dobrego Ojca, ale to również obowiązek troski o wspólnotę, w której żyjemy. Z Panem Bogiem.